Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Motorola One Fusion Plus. Cóż, serię One od Motorola znamy, kojarzymy. Myślimy, że są to telefony z serii Android One, czyli aktualizowane szybko, często i fajnie. No to psikus. Motorola zrobiła nam numer, dodała sobie Fusion Plus i już nie jest w Androidzie One, więc telefonem nie sugerujcie się, na pewno nie będzie wspierał częstych aktualizacji, tak jak to jest w serii One. Co można powiedzieć o tym telefonie? Na pewno po jakimś tam czasie użytkowania. No, szkoda, że plasticzek, ale solidny i nie trzeszczy, więc jest to fajnie. W wersji białej cały ekran frontu, jak i również tyłu jest jasny, to się podoba. Oczywiście plasticzek, jak to widzicie, wystarczy chwilę dotknąć, więc się palcuje, trochę się rysuje, bo widać, że po sztuce testowej, mimo że jest etui, też już coś tam gdzieś, jakieś kreseczki są, więc trzeba na pewno na to zwrócić uwagę. Co odnośnie tematów samego tego telefonu? No na pewno ciekawe rozwiązanie, mianowicie chociaż gdzieś czasami podstrzeliwuje, tak to sobie nazwijmy, podtrzeszczuje, czy też podtrzeszczy nam on, ale no spoko, nie ma tragicznie. Co ciekawe jest w rozwiązaniu tutaj, macie osobny przycisk do asystenta, tylko dlaczego jest, przydałoby się słowo wiadomo jakie, tak wysoko, no jest to, jak ktoś ma mniejsze ręce niż ja, no to sorry, kurczę, nie jest w stanie tam dotrzeć, więc ten asystent fajnie był, gdyby był niżej, to spoko, ale wyżej, no nie wiem. Trochę tutaj nieprzemyślane, według mnie to jest konstrukcyjnie, ale tak sobie tutaj Motorola wymyśliła, tak zrobiła, tak to działa. Sama reszta bryły, wiadomo, jest wysuwany aparat, o nim za chwilę, mikrofony, jest to co być powinno, czyli gniazdo słuchawkowe, gra to, buczy, no gra i buczy, no może tak, będzie lepiej to brzmiało. No co odnośnie tego samego smartfona, specyfikacja jaka tutaj jest, czyli Snapdragon 736 GB, daje to ogólnie mówiąc radę. Nie jest to może najturbo szybki telefon, jest w miarę sensowny, jeżeli chodzi o prędkość działania. Nie ma jakichś takich większych ścięć po odpaleniu wielu rzeczy, chociaż ten RAM 6 GB też trochę prosi o pomstę do nieba, bo czasami telefon potrafi wiele rzeczy w tej pamięci pouwalać, poubijać, nie pozostawiać tego, co pootwieraliście, więc to może trochę irytować. Na pewno na plus jest to, że w miarę to szybko i rozsądnie działa za niezbyt wielkie pieniądze, więc to jest dobre. Sama nakładka od Motorola jest ok, prawie czysty Android z troszkę dodanymi bajerami w postaci na przykład kwestii odnośnie widgetu tutaj głównego, stylów tapet, tu możecie sobie pozmieniać, to już wam mówiłem w pierwszych wrażeniach, jak ktoś lubi, można się pobawić, aplikacja Moto must have dla każdego, trzeba sobie przejrzeć tutaj co chcecie poukładać, jak poogarniać. Jest tu dużo możliwości konfiguracyjnych, to na pewno w Motorola na plus. O kwestie biometrii, myślę, że też warte poruszenia, czytnik, no jak to w Motorola nie odbiega praktycznie od większości modeli, które ten producent sprzedaje. Nie jest turbo szybki, nie jest szybki, przeważnie celny, przeważnie czasami gdzieś tam rzadko można trafić, żeby nie rozblokował, jeszcze w dodatku etui znacząco pomaga w trafieniu, więc tutaj spoko. Dziwię się, że nie jest zaimplementowane kwestie związane z tematem odnośnie rozpoznawania twarzy. Fakt, macie kamerę wysuwaną, no ale nie dziwię się w sumie, dlaczego nie ma, gdyż zobaczcie, jak ona długo wychodzi. No właśnie, tutaj ktoś nie pomyślał, że to jest takie wolne, powinno być to zdecydowanie szybsze. Wysuwa się to naprawdę powoli, więc no nie ma. Też automatycznie ona przy upadku się chowa, ale prędzej pierdyknie i się rozwali, jeżeli będzie miała pechowe miejsce i zbyt krótkiej odległości spadnie, więc to też nie do końca moim zdaniem przemyślana. Fajnie ten widżecik, to można sobie tutaj poprzewijać, to jest z nowymi, że tak powiem, ich nakładką dodane. Ogólnie działanie jak najbardziej spoko. Nie mam się w sumie do czego zbytnio przyczepić. Aparaty dają radę, mówiąc krótko. Jest dużo fotek porobionych, jest film odnośnie zdjęć. Szczerze mówiąc, co mogę powiedzieć? W nocy nawet sensownie. Nie ma jakiegoś takiego dramatu. Czasami może trochę światła zbytnio rozbłyski się robią wokół latarni. Tutaj coś prześwietli. No, więc wiadomo, tryby nocne w smartfonach, które nie kosztują milionów monet, raczej rzadko używamy, no bo nie ma zbytnio
takiego smartfona, który nie kosztuje dużo, żeby to coś jakoś dobrze działało. Wystarczy, że przybliżymy te zdjęcia, w szczególności w nocy już widzimy, że to się wszystko rozjeżdża, nie ma ostrości, jest poklejone, porozmywane algorytmami, więc no tutaj no cóż poradzimy. Ale jeżeli chodzi o zdjęcia w dzień, powiem Wam, że jest dobrze. Szczegóły są, kolory moim zdaniem w miarę fajne, wiadomo, na telefonie wygląda to dobrze. Jeżeli chcecie coś więcej, no to już troszeczkę gorzej. Jak nagrywa ten smartfon? Też macie teraz chwilowo próbkę. Widzicie mniej więcej, jak to wygląda, jak działa. W miarę spoko, stabilizacja ujdzie. Jak na tego typu półkę cenową, nie jest źle, więc sobie te nagrania możecie zobaczyć. Resztę fotek moim zdaniem spokojnie, Motorola nie ma się czego wstydzić, poprawnie, dobrze ostrzy, nie ma jakichś takich problemów, że czekam, aż ta aplikacja się odpali, coś ogarnie, coś zrobi. Zdjęcia w makro też kilka macie, możecie zobaczyć, no teoretycznie tam coś ogarnia w tym makro, więc nie jest źle, nawet da się jakieś szczegóły złapać, chociaż ja akurat mistrzem w fotografii makro nie jestem. Bateria 1,5 dnia, myślę, że spokojnie u większości osób wytrzyma, większość z Was pewnie to ogarnie. No wiadomo, sugestia jak zwykle wieczorem, niestety na ładowarkę to norma, nic tutaj niestety nie wymyślimy nowszego, lepszego. Taki to urok tych naszych smartfonów. Jeżeli chodzi o granie, Snapdragon 730 w miarę daje radę. Wiadomo, nie jest może wszystko w super full jakości i kwestii szczegółowości. Wiadomo, troszeczkę słabsza karta graficzna niż topowe jednostki, ale myślę, że dacie radę. Czyli mówiąc krótko, taki telefon do wszystkiego z bajerem, czyli wyjeżdżającą od góry kamerą, jeżeli ktoś nie chce żadnych dziur w ekranie. Szkoda, że jakiś trochę lepszy ekran, chociaż szczerze mówiąc ten IPS daje radę, chociaż te kąty widzenia trochę czasami mu uciekają, no ale nie jest moim zdaniem dramatycznie. Można spokojnie brać, korzystać. Myślę, że będziecie w miarę zadowoleni. Więc jeżeli ktoś szuka czegoś niezbyt drogiego z logiem Motki z tyłu, można się tym zainteresować. Macie jakieś pytania, chcecie coś więcej wiedzieć odnośnie tego smartfona? Oczywiście pytajcie, cała playlista odnośnie niego jest, możecie sobie zobaczyć porównania z innymi smartfonami, film odnośnie zdjęć, jak wypadają gry na tym smartfonie, pierwsze wrażenia, gdzie więcej Wam mówię o specyfikacji, bo wiadomo, to też Was może interesować, ale no to jest jakby taki film po, więc nie nagrywam, po prostu nie mówię, co dokładnie jest, w jakich parametrach, cyferkach, bo w sumie każdy głupi może to sprawdzić sobie na stronie producenta, a Was myślę, że tutaj bardziej interesują odczucia, jak to działa, a nie po prostu przeczytanie informacji prasowej, co jest w środku. No więc tak mniej więcej w mych oczach wypada Motka. W sumie taka dobra 4 z plusem, coś koło tego, więc myślę, że nikt się nie powstydzi na pewno jej używać. Tyle odnośnie tej Motoroli. Macie jakieś pytania? Chociaż nie. Jest jedna rzecz, która mnie, mówiąc krótko, delikatnie trochę denerwuje, czemu ten telefon nie ma NFC. Tego mi tutaj zabrakło i to zdecydowanie nie ma go, nie ma, być powinno, bo moim zdaniem każdy chce zapłacić zbliżeniowo, więc tu musicie być na to przygotowani. No że kurde, no niestety nie dali Wam tego NFC-ka, a być powinno moim zdaniem. No, więc to jest taki minus duży, chyba największy, bo mi innych teoretycznie nie zauważyłem w tym telefonie. Tyle, to już tak w ramach końca. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej!